Drodzy sympatycy azylu, zwracamy się do Was z ogromną prośbą o pomoc w zdobyciu karmy, mokrej karmy dla naszych psiaków. Jest ostatnio bardzo zimno. Psy, jak wszyscy wiedzą, są na dworze. Mimo że mają ocieplone budy, mimo że mają słomę w tych budach, to jednak nie jesteśmy w stanie zapewnić im odpowiedniej ilości ruchu, tak żeby mogły się rozgrzać. Dlatego staramy się podawać im wysokokaloryczne posiłki. Niestety ostatnio mamy sporo problemu ze zdobyciem mięsa do parników. Dlatego bardzo, bardzo przydałyby nam się mokra karma w puszkach bądź w tubach. I gdyby była taka możliwość, żeby to była mokra karma przyzwoitej jakości, nie mówię o najdroższej, ale żeby nie było to takie byle co. Suchą karmę mamy, natomiast bardzo potrzebujemy mokrej. Dzięki temu psy będą mogły łatwiej przetrwać mrozy.